Nasza grupa chojnicka idzie po raz 24. My wyruszyliśmy z Chojnic rok wcześniej niż cała diecezja perplińska. Sięgamy tradycją Pomorskiej Grupy Zielonej, która kiedyś od 79 roku wychodziła z Torunia. Tak, wyjście z Chojnic było piękne, bo sam nie chciałem iść na pielgrzymkę, ale jak zobaczyłem, jak grupa wychodzi, zajęło mi to 2 godziny spakowanie i dotarłem do grupy po 10 kilometrach. Przemiał biskup Ryszard, wychodziło z nami dużo osób z Chojnic, w tym proboszcz Bazyliki. Wyjście było piękne, kolorowe i taka cała jest pielgrzymka, piękna i kolorowa. Dziennie pokonujemy od 18 do 50 km. Średnio są to 3-4 etapy dziennie, które liczą sobie od 6 do 12 km. Każdego wieczora spotykamy się razem, czy to na adoracji, czy na pogodnym wieczorze. Jest to bardzo fajny czas, z tego względu, że możemy pobyć ze sobą, możemy spędzić razem czas, ale w taki sposób, albo właśnie jeśli to jest adoracja, to taki poważny, możemy ten czas poświęcić na modlitwę, na spotkanie się z Chrystusem sam na sam, albo jeżeli są to pogodne wieczory, to jesteśmy ze sobą, integrujemy się i to jest też, myślę, potrzebne każdemu z nas do tego, żeby tworzyć taką jedność w grupie. Na czele naszej grupy zawsze idzie krzyż i znak. Takim naszym tempem to jest 5,5 km na godzinę i dla nikogo nie jest ani za szybkie, ani za wolne. Najczęściej wstajemy około 5 rano. Ale humory nam dopisują, bo nogi się leczą w nocy i rano się wstaje lepiej. Każdy dzień zaczynamy mszą świętą, po której wyruszamy w dalszą drogę. A jeszcze pomiędzy mszą a wyruszeniem jest śniadanie. Tak, to jest bardzo ważna część każdego dnia. Po śniadaniu wyruszamy w dalszą drogę, modlimy się, śpiewamy, też tańczymy po drodze. What to say, Lord, it's... You who gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you will say, dear Lord, give all that I am to you, that every day I could be a light that shines your name. Podczas naszej pielgrzymki, naszej wyprawy do Częstochowy jest prowadzona wspaniała schola, którą prowadzi autor tego filmu. Na trasie również są muzyczni, którzy to co chwilę zrywają struny, niszczą sobie gardła dla nas, żeby nam się lepiej szło. Na pewno ułatwiają nam bardzo tą trasę. Jest znacznie milej się idzie i jest ogólnie wspaniała atmosfera. Są prowadzone 2 radia, Radio Pielgrzym oraz Radio Zima FM, którą prowadzą klerycy, którzy obok tutaj siedzą. Niektórzy z nas śpią w domach u gospodarzy, wtedy jest bardzo miło. Fajniej jest, jak jest nas duża ilość, wtedy poznajemy nowych ludzi. Większość pielgrzymów nocuje w szkołach czy w remizach, mniejszość nocuje na polach, gdy mają namioty.
Jeśli ich nie mają, no to mają problem, ponieważ z rana jest rosa, jest zimno. It's you I live for every day. Just a church, come on. Na pielgrzymce jestem po raz pierwszy i po raz pierwszy zaliczyłam nocleg w stodole. Warunki bardzo fajne, sianko, ciepło, mycie pod wężem, woda zimna, ale było bardzo fajnie. I mieliśmy także fajne towarzystwo. Wyki, świnki i muszki. Głównym celem naszego codziennego pielgrzymowania są nasze postoje, czyli od postoju do postoju. Przechodzimy na te postoje i oczywiście to jest cudowny relaks. Zazwyczaj każdy na postoju śpi i relaksuje się i zbiera siły do kolejnego etapu. Tych postojów mamy różne ilości w zależności od kilometrów, jakie przebywamy. 3 postoje, 4 postoje. Każdy jak wchodzi właśnie na odpoczynek, to pierwsze co wędruje do pana Henia po butelkę wody, by zaspokoić swoje pragnienie. Zorganizowaliśmy pompki dla pana i przysiad dla pani. Po każdym dniu zbieramy się wszyscy wszyscy ci co chcą i robimy pompki, tyle pompek ile przeszliśmy kilometrów, a panie jeśli chcą to przysiady. Pielgrzymka Chojnice Jasna Góra, 420 km. By przejść to stopami własnymi trzeba korzystać z usług sanitariatu. All that my heart is seeking. W trakcie jednej mszy jest możliwość podjęcia duchowej adopcji. Jest to modlitwa przez 9 miesięcy za jedno nienarodzone dziecko. Moi drodzy, nasza pielgrzymka nie może się skończyć. Możemy przesłać komuś właśnie moc pielgrzymki, światło tej ogromnej radości, która jest w naszych sercach poprzez wysłanie kartki. Ja wysyłam ich 52 i niechcący, 52 właśnie, niechcący stałem się rekordzistą tegorocznym pielgrzymki w wysyłaniu kartek. Każdy z was może być rekordzistą. Radość ogromna, gdy ktoś otrzyma taką kartkę, na pewno za rok pójdzie na pielgrzymkę. Na pielgrzymce jest taka instytucja jak porządkowi, którzy pilnują bezpieczeństwa, także można czuć się bezpiecznym. Przeszliśmy specjalne szkolenie, jesteśmy niczym wojsko. Mamy też osoby z tubami, które głoszą na głośnienie, mamy osoby, które ciągną wózek. A naszą najgorszą zmorą jest kabelek, który także musimy nieść i to na całej długości pielgrzymki. Aby zostać oficjalnie przyjętym do grona pielgrzymów, należy oczywiście zapisać się na pielgrzymkę, przejść spory kawałek drogi. Kilka dni przed zakończeniem pielgrzymki odbywa się tak zwany chrzest na pielgrzyma. To jump up and down and spin all around to shout it.
Nasza grupa liczy, zapisanych jest 235 osób, chociaż obecnie jest już nas znacznie więcej, ponieważ wiele osób dojechało. Ostatni dzień naszego normalnego pielgrzymowania. Jutro rano wchodzimy na Jasną Górę. Postój w miejscowości Stary Broniszew. Za chwilę ruszymy w dalszą drogę. Będziemy w tym miejscu, na takim pagórku, gdzie widać już wieżę Jasnej Góry. Tam się na chwilę zatrzymamy. Później jeszcze jeden postój, nocek w Wierzchowisku. Jak mówiłem, jutro wchodzimy na Jasną Górę. Tylko ty blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Pan Henio to złoty człowiek. Ten tam stoi z tymi wodami, co chwilę nam podaje. Śmieci jakieś, wszystko zbiera. Na niego zawsze można liczyć, także to jest naprawdę złoty człowiek. W grupie chojnickiej także uczestniczą nie tylko pielgrzymi z Chojnic, ale także z zagranicy. Na przykład ja jestem z lwowskiego seminarium, chodzę z bratem, który jest także ze mną na tej pielgrzymce. No i bardzo jesteśmy zadowoleni z tej pielgrzymki, bo bardzo fajnie spędzamy tutaj czas. Szłyśmy w intencji o dobrego męża i zobaczymy, jak to się spełni. Wszystko jest na dobrej drodze. Jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Na naszej pielgrzymce jest również wiele dzieci. Są również takie dzieci, które śpiewają i pomagają nam razem, żeby była ta pielgrzymka jeszcze bardziej wesoła i wprowadzają bardzo dużo pozytywnej energii. Jak widać. Nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam. To jest prawda, że można zawsze na wszystkich liczyć, że wszyscy obok w koło idą i się troszczą o ciebie. I to jest takie fajne w dzisiejszym świecie, bo tak nie jest wszędzie, a tutaj tak jest. Któż jest przeciwko nam? Osobiście bardzo proponuję wybrać się na pielgrzymkę, ponieważ są to najlepsze rekolekcje w drodze.
nie tylko poprawiamy nasz stan fizyczny, ale przede wszystkim poprawiamy nasz stan duchowy. Jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny.